13 sierpnia, w piątek, o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa. A teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z wojewódzkim komisarzem wyborczym, sędzią Mieczysławem Bareją, prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór, pan zazwyczaj jest zablokowany. Podajemy nowe 24, 26, 24, 20, 90, 72 i 20, 90, 73. Prosimy dzwonić pod wskazane numery do wojewódzkiego komisarza wyborczego. Wojewódzkiego komisarza wyborczego, który zawodowo jest sędzią sądu apelacyjnego. Może od... Powiązują jednak stale za sąd. A pan sędzia swoje miejsce, pierwsze pracy odnajduje tam, w sądzie apelacyjnym, sądzie rewizyjnym, czy na Placu Bankowym w ratuszu, gdzie od 4 lat spełnia pan funkcję komisarza wyborczego? No, moim podstawowym miejscem jest hobby społeczne, a ściśle mówiąc obywatelskie. Uważam, że w tych czasach przemian. Pan tę funkcję? No, rozpoczęło się od powołania mnie na wojewódzkiego komisarza przez pana. Co rok? Czy może pan powiedzieć w ciągu tych 4 lat, czy coś się zmieniło w naszych nawykach demokratycznych, w sposobie prowadzenia kampanii, w sposobie przygotowywania się do dokonywania aktu wyborczego? Zmienia się, ale to są sprawy bardzo powolne. W moim przekonaniu jest to problem wykształcenia się postaw demokratycznych w naszym społeczeństwie u każdego z nas. Przez wiele lat było to dla większości członków naszego społeczeństwa obce. Dla wielu jeszcze do tej pory jest zupełnie obce to, co się nazywa postawą demokratyczną. W dniu dzisiejszym brałem udział w spotkaniu z kandydatami na posłów. Słuchałem uważnie, którzy mają tą postawę demokratyczną wewnętrzną, to przekonanie demokratyczne, wewnętrzne takie. Nie tylko chodzi o samorządy terytorialne. Cieszę się, że to wykonuje. Uważam, że... Reguł wyborczych, czy każdorazowa możliwość ich korekty przez jakieś ciała ustawodawcze, które czują się władne te reguły stanowić? Prawo wybierania i prawo wyboru w ogóle. Tutaj przychodzi panu i głosować, i przeprowadzać wybory w długim życiu politycznym. Przeprowadzać kompromisami, jakie tam musiały, do jakich tam musiało dojść. No jest jednym z takich... Czasami ci, którzy bawią się tym, albo szkody zwyczajnie mówiąc czynią, zniszczą te obwieszczenia. Zmieniali długość kadencji, żeby nas właściwie zaskakiwało. Panie redaktorze, ale pan pozwoli, że skończę jeszcze tamten moment, bo tak będziemy wybierali. Dopiero będą wywieszone 11 września, aczkolwiek już ci kandydaci są zarejestrowani do Sejmu teraz od 10, a do Senatu byli zarejestrowani już 26 lipca. Czyli przez tak długi okres czasu społeczeństwo nie będzie znało oficjalnych list. Przybywanie kandydatów przez komisje wyborcze miało miejsce. No jestem wstrząśnięty, mówi to wojewódzki komisarz wyborczy, czyli człowiek, który teoretycznie przynajmniej powinien mieć wpływ na tego typu przepisy wykonawcze. Ma pan na to jakiś wpływ? To nie są przepisy wykonawcze, to jest ustawa, chce zapewnić start do nowego parlamentu w sposób dla nich wygodny i niewątpliwie tego dowodem jest ta ordynacja. Jak poprzednio, w ostatnich tych wyborach mieliśmy prawie 38 list w Warszawie, to teraz mamy 19, czyli o połowę jest zmniejszona ilość list okręgowych kandydatów na posłów. Oznacza to z jednej strony trudniejszy dostęp do parlamentu dla niektórych, a z drugiej strony oznacza to, że musimy się liczyć przez cementowania partii politycznych. No ale proszę państwa, przecież żyjemy w okresie przejściowym, gdzie jest rzeczą naturalną, że będzie występowało jeszcze przez dłuższy okres czasu rozbicie polityczne, to uprawianie, to poszukiwanie dróg do naprawy Rzeczypospolitej. My, to znaczy komisarz wyborczy, może oceniać postawy polityczne? Ja mówię my, jako ja, każdy z nas jako obywatel. W tym przekonania polityczne wpływają na sposób osądzania kandydatów. Realizuje obyczaje. Czy istnieją granice demokracji? Czy istnieją momenty, w których trzeba powiedzieć non possumus? Tutaj już nie możemy pozwolić na sianie anarchii. Czyli gdzieś taka granica między anarchią a demokracją. To nie są granice demokracji. Dyskusja, kończy się rozmowa i musi zapaść decyzja.
Nie można bez przerwy dyskutować. Ktoś mówiliśmy musi o tym, że tak strasznie się zmienia. Zmienia się system prawny, w którym się opieramy. Pan jako prawnik jest niewątpliwie przywiązany do... Cywilizacja europejska, do tych starych zasad prawa. Tylko żeby do nich wrócić, to musimy ten system prawny jeszcze dobrze przepracować. Niedawno rozmawiałem z członkami delegacji prawników szwajcarskich, którzy przyjechali do Polski na tego swego rodzaju rekonesans. I właśnie wtedy sobie uprzytomniłem olbrzymie różnice, jakie istnieją w prawie polskim, a w prawie tym, które... Jest już formułą może XIX-wieczną, przestarzałą, że może zostanie zastąpiona przez innego typu, nie wiem, grupy nacisku, czy fronty, bloki bezpartyjne? To były określone środowiska, żeby rzeczywiście ludzie łączyli się w partie polityczne na zasadzie realizacji swoich interesów i udziału w życiu politycznym. Chętnie bym należał do którejś z partii, oczywiście to... Jakie ma pan poglądy polityczne? Do jakiej partii by pan, nie wiem, nie żądam nazwy, ale orientacji, na pewno, które pan na pewno, tak jak zawsze, byłem demokratą, jestem demokratą i pozostanę demokratą, takie mam przekonania. Ale nie umiałbym w tej chwili określić, do której partii bym mógł przystąpić, zgłosić swój akces. No i czy to słuszne? W moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu nie. Wprowadzono ten zakaz w momencie, kiedy chodziło o to, żeby zlikwidować członkostwo. Czy mógłby pan powiedzieć, gdzie przebiega granica pomiędzy funkcjami, które powinny pochodzić z wyboru, a tymi, które powinny pochodzić z mianowania? Czy na wszystkie funkcje możemy sobie przywódców wybierać? No nie, tak się nie da. Są stanowiska w państwie, które wymagają profesjonalizmu i to takiego profesjonalizmu, którego się nie da zastąpić no, nawet człowiekiem najlepszej zarządzania. Tam, gdzie chodzi o przygotowanie człowieka, gdzie po prostu czasami proces... Za wiekowymi obowiązywać również innego rodzaju cenzusy? Myślę, że ci, nie wiem, majątkowy, którzy, wykształcenia. Myślę, że ci, którzy wprowadzali czasami cenzusy wykształcenia, to mieli trochę w tym swoich racji. No ale przecież to kulturę osobistą i tyle mądrości w sobie życiowej, że ja się od nich też umiałem na czegoś nauczyć. A teraz konkretnie nasze numery telefonów. Jest kilka pytań. Pierwsze, dosyć konkretne. Kto płaci szkołom i placówkom, w którym znajdują się komisje wyborcze i kto ustala stawki? Negocjują z tymi placówkami zarządy gmin. One dogadują się co do ceny. I jeżeli szkoła jest związana z zarządem gminy, jeżeli ona podlega temu zarządowi gminy, to wtedy jest to problem uczciwości zarządu gminy, osób reprezentujących zarząd gminy i tych reprezentujących szkołę. Chodzi o to, że gmina ustala wyjątkowe przypadki. W moim przekonaniu jest w naszym prawie coś nie w porządku. Proszę Państwa, wydaje mi się, że chodzi o... Tu się i na Ochocie. Termin wyborów w dzielnicach Łosos i Ochota określony został wstępnie na 24 października. Jest to chyba jedyny termin optymalny, jaki można w tej sytuacji było przyjąć. To znaczy w tej sytuacji, jak została, jeżeli chodzi o tę dzielnicę, wytworzona. Planowaliśmy wtedy zgłaszanie kandydatów na... Planowane wybory, jak rozumiem, na 8 miesięcy bodajże, do maja. Co to znaczy winnego? Jest to problem dość skomplikowany, dlatego że wojewoda jest właściwym osobnikiem, który podlega Urzędowi Rady Ministrów. No i wstrzymano te prace. Pojęcie do odpowiedzialności? Nie jest. Czy w ogóle pojęcie odpowiedzialności istnieje w takim wypadku? No na pewno, jeżeli są naruszone zasady prawa, zasady, jeżeli... A wojewódzki komisarz wyborczy, jakie ma następnie możliwości...
Wojewódzki komisarz wyborczy nic nie osądza. Wojewódzki komisarz wyborczy, dopóty nie przekonałem się, że jest to możliwe do kontrolowania. Pierwszy raz, kiedy zastosowano komputery i wyliczanie wyniku komputerowego, zwyczajowych powinni brać udział obywatele, mieszkańcy tych gmin, w których wybory się odbywają. Najlepiej ci, którzy blisko tych obwodów mieszkają. No, najlepiej byłoby, żeby komitety wyborcze, partie polityczne, które biorą udział w wyborach, pomogły zarządom gmin, zarządom dzielnic w skompletowaniu tych składów. Mamy okres kandydatkowego. Chodzi o to, że wspomogły zarządy gmin. Oni chcą kandydować, ich przedstawiciele kandydują, a zatem musimy zorganizować wspólnie te wybory, bo przecież to jest ich interes, żeby był telefon, ktoś się zdaje się nie ośmielił zabrać głosu na antenie. Tak. Jakie było pytanie? Było prywatne pytanie do pana, jako do pana sędziego, ale nie wiem, bo ten pan zadzwonił, zaczął mówić, zadawać prywatne pytanie, potem przeszedł. Panie sędzie, nasz czas powoli się kończy, poza partiami politycznymi. Dosłownie wszystkie, wszyscy i wszystkie. Mogą nawet się zgłaszać indywidualnie obywatele do zarządów gmin i zawsze mamy problemy z kompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych. Jest to ciężka praca. Ciężka praca, za którą nikt nie płaci. Telefonie. Panie sędzio, chciałbym zapytać, czy w dzisiejszej decyzji pana profesora Cola, który zablokował listę, który jest i taka taktyka była stosowana też podczas poprzednich wyborów, kiedy unieważniano listy innych jednych partii. Nie ma czegoś podobnego do taktyki Sanacji przedwojennej, która w ten sposób... Dziękuję, już musimy kończyć udział w wyborach. Program. Proszę o króciuteńką odpowiedź. Rozumiem pańskie pytanie, ale prawie gdzieś w Polsce, także trudno mi powiedzieć. Jeżeli komisja odnotowała, że było to po godzinie 24.10, to ta okręgowa komisja wyborcza miała pełne podstawy do tego, żeby powiedzieć dziękujemy i nie przyjmujemy. My, proszę państwa, przepisy muszą zaczynać w naszym kraju rządzić, obowiązywać. Dziękuję panu sędziemu. Zapraszam za tydzień na spotkanie z panią Izabelą Cywińską. Konkretnie rozmawiać będziemy o kulturze z wiceprezesem Fundacji Kultury, byłym ministrem kultury. A więc w piątek za tydzień o tej samej porze, a teraz konkretnie dziękuję jeszcze raz panu Kretowi, dziękuję panu sędziemu.